Szanowni Państwo, mam na imię Jakub Nowakowski, jestem dyrektorem Muzeum Żydowskiego Galicja i jestem bardzo zaszczycony być częścią tego programu organizowanego przez tego programu, który zawiera w sobie kilku lekcji. W ciągu pierwszych kilku programów mieliśmy zaszczyt posłuchać profesora Bierenbauma, też podczas pierwszej, drugiej sesji Talinates i wszystkie te nagrania już są dostępne na stronie Galicji, ale też już wyszerowane z naszymi partnerami z innych krajów. Tak samo niebawem będzie dostępne nagranie z tego spotkania na naszym YouTube kanale, ale też będzie na wszystkich innych naszych socjalach oraz socjalach naszych partnerów. Bardzo bym chciał podziękować naszym partnerom za możliwość zorganizowania tego programu, zwłaszcza Madeleine Szczar i Talinates z odpowiednich instytucji żydowskich, które też są współorganizatorkami. Tak samo w imieniu wszystkich moich pracowników oraz też chcemy przedstawić swoich kolegów Jakuba Katulskiego i Agatę Kopec-Pawlikowską, pracowników Galicja i Sergeja Czupenę, tłumacza na język polski. Otóż już przekazuję słowo naszym dzisiejszym prelegentom. Dziękuję, Jakubie. Jest nas też zaszczyt w Muzeum Żydowskiego. Chcielibyśmy kontynuować tę historię. Dzisiejszy program u nas będzie sfokusowany na jednym obozie, będzie to Treblinka, a zwłaszcza historii Treblinki. Treblince były zlokalizowane na Warszawę, byli wszyscy Żydzi. Macie eksterminację więźniów, większość rzeczywiście została zabita. Byłoby ciężko nie zeskazać wszystko, co się działo, mimo że źródła na to wskazują. Dzisiaj właściwie pan Tamir Hołod nam zaprezentuje różnice, które pojawiały pomiędzy źródłami formalnymi, które są dostępne, oraz pamiętnikami oraz wspomnieniami więźniów. Także z nami jest pani profesor Caroline Coles, która wraz z nami omówi i przedstawi nam zakres oporu więźniów Treblinki. She will also consider the lesser known role of the inmates and guards from Treblinka labor camps. The program will conclude with a virtual tour of the colleagues of the tour will be of the This model, serving as post-war tangible evidence, was built by Yaakov Wernick. Która nam opisze pewną pamięć jednego z ocalałych Treblinki. Przed tym jednak, jak przejdę do przedstawienia i przekazania głosu do naszego pierwszego prelegenta, chciałbym też przypomnieć, że jeszcze odbędzie się kolejny program, o którym, proszę Państwa, nie zapomnieć. Teraz chciałabym przedstawić pana Tamira Hołoda. Pan Tamir Hołod jest znawcą i badaczem Holokaustu, ale też wpływu Holokaustu i pamięci na obecną sytuację w Izraelu, wpływ Holokaustu na obecną sytuację w Izraelu. Także współpracę ukraińską kolaboracyjnie w czasach eksterminacji Treblinki. Też jest badaczem wielu innych tematów związanych z
z obu nazistowskimi partiami, ale też i kolaboracjonistami w różnych częściach świata. Teraz właściwie chciałbym przekazać swój głos. Bardzo dziękuję Nadine, Państwu. Zaprezentuję Państwu raczej też wizualnie i równocześnie Państwu wideo. Byłem zaproszony jako historyk, szczególnie historyk Holokaustu, a więc chciałbym też powiedzieć Państwu w związku z tym o roli historii i roli archeologii. Jest ciężko dość niedocenić archeologii na te odkrycia związane z Holokaustem, zwłaszcza też z Treblinką. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od końca. Mówiąc, że archeologia przyłożyła się i przekłada się dalej do historii Holokaustu, nie da się tego przecenić. To jest świetne źródło. Mogę powiedzieć, że zapoznałem się i dalej się zapoznaję z wielką częścią archeologicznych odkryć wielu historyków, zwłaszcza związanych z Treblinką, ale też z innymi miejscowościami. I can't for my opening statement. However, in fact, my conclusion regarding the importance of archaeology stems from a research concept that I use. Moja pozycja i mój pogląd na archeologię w badaniu historii jest to zrozumienie, że jest archeologia niezmiernie ważna dla badania historii. Cytat właściwie, który chciałbym przywołać teraz, jest cytatem Marka Blocha, który mówi nam, że niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy myślimy o wizji wszystkiego i wtedy, kiedy każdy oddział naszej wiedzy wydaje się być prezumpcją naszej całej ojczyzny. Też chciałbym powiedzieć to, co Karolina wcześniej wspomniała, że archeologia bazuje się na wielu innych dziedzinach historii, co pozwala nam zrozumieć, dlaczego tak wielu źródeł potrzebujemy dla studiowania historii, a zwłaszcza tego ciężkiego tematu, o którym dzisiaj mówimy. Historia nie jest historią nauką ścisłą. W momencie, w którym coś się historycznie odbywa, możemy próbować to odtworzyć, ale maksymalne, co możemy zrobić, żeby nabliżyć się jak najbliżej do rzeczywistości tego, co się stało, to jest badać i dowiadywać się jak najwięcej. Dopiero przy pewnych okolicznościach i dopiero przy sporej ilości źródeł rzeczywiście prowadzimy się do wspólnego pewnego mianownika odnośnie tego, co się historycznie stało. Dzisiaj fokusujemy się akurat na wszystkich tych źródłach w odniesieniu do Treblinki. Kiedy pracowałem w Izraelu nad pewnymi wspomnieniami, znalazłem 6 właściwych, respektowanych źródeł, które były źródłami związanymi na wprost z ofiarami Treblinki. Tak, to było dość ciężko, aczkolwiek fakt tego, że w Stanach Zjednoczonych aż do lat 70. w ogóle nie było w jakikolwiek sposób omawiane, ani też studiowane nie było. Nie omawiane były tematy kolaboracji oraz okrucieństw nazistowskich, które się działy. Wiele, wiele źródeł, które mamy obecnie, one tak naprawdę pochodzą od ocalałych podczas Holokaustu. Pomyślcie,
też nad kwestią tego, ile czasu minęło od czasu tych okrucieństw aż do momentu po latach 70., kiedy zaczynamy zbierać te źródła. Z tego slajdu właściwie możemy sobie o tym trochę więcej się dowiedzieć, że od końca Norymbergi aż do połowy lat 70. w Stanach było uważano, że kwestia zagłady nazistowskiej to jest kwestia zupełnie innych krajów. Alan Ryan, który był ówczesnym przewodniczącym Departamentu Justycji, Sprawiedliwości, tak naprawdę był głównym przywódcą znajdywania oraz też deportacji nazistowskich zagładców. I tak naprawdę przed 73 rokiem tylko 9 osób i 9 procedowań legalnych były zarejestrowane przeciwko nazistowskim sprawcom. Podobno taka sprawa już w latach 80. sprawa George'a Parkera, trochę bardziej nam szczegóły, jak ciężko było przypomnieć sobie pewne szczegóły po tylu latach. Mamy dość sporo dowodów na to, że Demjaniuk, o którym tutaj mowa jako o osądzanym, był w Sobiborze, ale jest sporo wątpliwości dotyczących tego, czy był on w Treblince. Nawet jeśli przywrócimy do kolejnego slajdu, ta sprawa akurat się już działa w związku z Izraelem, z Izraelu, państwem Izrael. W 86 roku w sprawie ekstradycji Demjaniuka do Izraela, żeby w końcu go właściwie osądzić. Zobaczcie, co tutaj jeden z młodszych prawników mi powiedział. W pewnym momencie, kiedy omawialiśmy sprawę, kiedy już w sumie było za późno, ale i decyzja zapadła w tej sprawie, on już był tu. Czy ktoś, kto zna się w ogóle na sprawach karnych, czy on w ogóle poprosił ekstradycję Demjaniuka, znając o wszystkich problemach w środku tej sprawy i procedowań prawnych. Teraz pytacie mnie o odpowiedź. Odpowiedź raczej brzmi, że nie, dlatego że wszystkie możliwości, które mieliśmy, zostały wyczerpane. Mówiąc o wszystkich pamiętnikach ludzi, które były wykorzystane podczas spraw, też one pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, mimo wspomnianego zakazu. I było ich wiele, wiele, wiele. Oczywiście czas minął, ale mamy też fajny cytat od ocalałego Primo Levi. Jak też o nim mówiono, o Primim Levi, że umarł on też bez Auschwitz, ale dopiero 40 lat po. Pamięć, która żyje w nas, nie jest pamięcią, która jest zapisana na kamieniu, wykarbowana na kamieniu. Nasza pamięć, nasze wspomnienia zmieniają się, ale też zostają wymazane wraz z biegiem lat. Też czasami dodają dodatkowych aktorów w nieistniejące sytuacje. Z tego też powodu wspominamy, że jest dość ciężko mówić o prawdziwych szczegółach, które się stały, i z czasem staje się być to jeszcze ciężej. Także spotykamy się z problemami, kiedy próbujemy odtworzyć zdarzenia, które miały miejsce.
cytując w sumie historyka Pierre'a Vidala, on mówił, że konieczności nagalnych, natychmiastowych dowodów, mówiąc o wspomnieniach ocalałych, jako o nie do końca prawdziwych, nie do końca właściwych, w związku z wyżej powiedzianym, z wyżej napisanym i opisanym przez Primego Levi. Przechodząc do kolejnego slajdu, mamy tutaj tutaj jest właśnie zdjęcie ze sprawy Demjaniuka. Było zrobione w marcu 1947 roku. To, co widzicie tutaj, jest ocalały Treblinki Eliahu Rosenberg, który się zbliża na tyle blisko do Demjaniuka, który był podejrzany w pewnych rzeczach, które się działy w Treblince. Jak widzicie, też oni nawet sobie ściskają ręce. Tuż po tym Rosenberga spytano, czy pan kojarzy Demjaniuka, czy pan go poznaje? Mówię tak, nie mam najmniejszej wątpliwości. To był Iwan Groźny. To jest on. Ale jak widzicie też na slajdzie, jest to wspomnienie Rosenberga, które było dane Friedmanowi. To wspomnienie jest spisane 4 lata po powstaniu w Treblince. I możemy w sumie powiedzieć, że obiektywnie tam pamięć jeszcze była świeższa w porównaniu z momentem, kiedy zostało zrobione to zdjęcie. O 15.45 usłyszeliśmy wybuch pocisku. Mieliśmy pewność tego, że rozpoczęło się powstanie. Zalo wziął rusznicę i oni z Mojżeszem się położyli na podłodze i zaczęli strzelać w kierunku bramy. To dziś, kiedy się poczęło, my wbiegliśmy od razu do pokoju Iwana i on spał. On spał na tyle, że Gustavo, który był pierwszy, uderzył go po głowie, żeby przypomnieć mu, że on leży na dobre. Przy tym wszystkim jest sporo dokumentów, które potwierdzają też to, że i sporo spisanych potwierdzeń tego, że tak naprawdę to nie do końca się tak działo, że to raczej było to było takie myślenie o lepszym, ale niekoniecznie wspomnienie. Mimo to, że efekt porównania tych dwóch wspomnień już pokazuje nam o tym, jak ciężko jest rzeczywiście te rzeczy odtwarzać i studiować. Sporo oczywiście historii, którą studiujemy, polega właśnie na wspomnieniach, na memuarach, na autobiografiach, ale jak zobaczymy sobie na kolejnym slajdzie, w sumie to się działo i w Treblince, i w Sobiborze, i w innych obozach, że zaczęła się operacja Sonderaktion, żeby zniszczyć wszystkie dowody materialne na to, jakie okrucieństwa tam się działy. To też potwierdza, na ile archeologia jest bardzo ważna podczas studiowania Holokaustu, żeby mieć możliwość odkryć wszystkie rzeczy, które jednak nie zostały zniszczone. Zobaczmy właściwie trochę bardziej szczegółów o tym, jak przebiegało powstanie w obozie. Uważajcie proszę na tę konwersację z roku 1997 pomiędzy Itzhakiem Aradem, jednym z historyków Yad Vashem,
i ocalonymi z Treblinki Soni Lepkowicz, ocaloną, przepraszam, z Treblinki Soni Lepkowicz. Potem, po tej konwersacji właściwie to Sonia była jedną z osób, które wskazały na Dominika, że tak, to on był w Treblince. Ona też wspomina o Jakubie Wierniku, o którym się nauczymy trochę później. Właściwie mówiąc o wspomnianym, też pogadam o jego memoirze. Tak mówi Itzhak Arad, że kto byli ci kapo w drugim obozie. Mi się wydaje, że Zalo był też kapo. Na co Sonia odpowiadała, że nie, Zalo nie był kapo. On był liderem grupy, ale na pewno nie kapo. Arad odpowiada jej, że chce wskazać, że niektórzy tacy jak Wierni w jego książce i sama w sumie książka jest pierwszym dokumentem, który odkryliśmy podczas wojny. Wierni, który był w Treblince przez prawie rok, ale nie wspomina o Zalo czy o Adolfie nigdzie w tej książce. Chociaż we wspomnieniach innych ocalonych oraz w dniu drugiego obozu w Treblince, Zalo i Adolf oczywiście byli wspomniani jako bohaterowie kluczowi. Na co Sonia odpowiada, że Zalo był jedynym, którego widziałam. I tak naprawdę to on strzelał podczas powstania. Z całym przedmiotem Wiernika, on był trochę egocentryczny i mi się wydaje tego, że on ignorował to, co się odbywało. Patrząc na kolejną historię, która też związana ze sprawą Dymieniucha, to jest właśnie zdjęcie Kalmana Tegmana, które jest po lewej, oraz po prawej jest Szmuel Willenberg. Oni byli we dwoje ostatnimi dwoma żyjącymi ocalonymi. Niestety Teichmann zmarł w 2012 i osoba po prawej stronie też zmarła w 2016. To jest właściwie rozmowa, to jest wyciąg z rozmowy mojej własnej z synem Teichmanna, który mi opowiadał, że podczas sprawy Dymieniucha Michael Szeked, który prowadził tą sprawę po stronie zwinowaczenia, podszedł do mojego ojca, który był jednym z głównych świadków. Mój ojciec powiedział, że po prostu tylko próbujecie wsadzić osobę, której wcale w Treblince nie było. Chcecie wierzyć w to, że on tam był, ale nie było go tam po prostu. On mógł być oczywiście w innych obozach, ale absolutnie w Treblince go nie było. Też w sumie 27 lat temu w sprawie Eichmanna, kiedy Teichmann dawał swoją testymonię, on wtedy podczas sprawy Eichmanna mówił, że no, widać było przez dziury w naszym obozie i wejście do komor gazowych obok pokoju, zwłaszcza gdzie Wachman i Rogoza. Teichmann to mówił przed sprawą Eichmanna, na co Arad tak naprawdę komentuje, że można by teoretycznie było myśleć o tym, że osoby w obozie, którzy pracowali przymusowo w pewnej sortowni, ale też żydowscy
żydowska część obozu, która pracowała w kamuflażowni, mogli to widzieć, ale też jednocześnie nie. Oczywiście patrząc też na te zdjęcia, można sobie zobaczyć trochę więcej po prawej, o co tak naprawdę chodziło, ale też wam chcę pokazać szybkie nagranie z sprawy Demieniuka, gdzie u nas tutaj mówi Pinchas Epstein, który był jednym ze świadków w tej sprawie. Podalony z Treblinki próbuje udowodnić swoje wspomnienie, prawdę o Iwaniu. Sędzia mówi, że sędzia prosi o potwierdzenie tych wszystkich wspomnień do Epsteina. Epstein jako jeden z ocalonych z Treblinki, jego akurat sędzia próbuje sprecyzować, albo przynajmniej spróbować sprecyzować odległość pomiędzy pewnymi wyznaczonymi miejscami w obozie, próbując dojść do tego, czy rzeczywiście te wspomnienia będą przydatne podczas osądzania Demieniuka. Chciałbym przekazać głos z powrotem do Medin. Dzięki, Tamir, za to wprowadzenie, które daje sporo do myślenia, zwłaszcza jeśli chodzi o pamięć w porównaniu do tego, jak pamiętamy wydarzenia, które dopiero się wydarzyły, oraz też jak pamiętamy lata po tym, jak się wydarzyły. Dzięki jeszcze raz ogromnie, Tamirze. I chciałabym przekazać głos do pani profesor Coles, pani profesor Uniwersytetu Stanfordshire, która zajmuje się studiowaniem Holokaustu na podstawie archeologicznych znalezisk. Tak samo jest autorką monografu, który się nazywa Znajdując Treblinkę, gdzie dalej opisuje swoją pracę, którą nadal kontynuuje. Mimo tej bardziej znanej pracy, tak samo jeszcze napisała wiele różnych związanych z tematem prac naukowych i też pracuje przy USHMM tak samo nad studiowaniem Holokaustu i prowadzi wiele seminarów związanych z tematem. W 2016 roku też dostała Nagrodę Europejską Archeologii dzięki swojej robocie przerobionej nad tematami archeologii w Holokaustu. Jak dopiero się poznaliśmy z tobą, Caroline, opowiadałaś nam, siedzieliśmy w pokoju i Caroline, to brzmiało, jak gdybyśmy byli w jakimś dokumencie albo w jakimś filmie o policji amerykańskiej. To było bardzo ciekawe i chciałbym, żebyś podzieliła ze wszystkim. Dzięki ogromnie za przedstawienie, Marilyn, i chciałabym nam zaprezentować też swój ekran. Widzę już właśnie, że wyglądała. Dzisiaj chciałabym opowiadać i opowiedzieć wam w sumie trochę bardziej o pewnym szczególnym aspekcie historii Treblinki, a zwłaszcza ruchu oporu, który się odbywał w obozie. Widzę też wiele znanych już twarzy tutaj na liście osób, które nas słuchają. Aczkolwiek chciałabym też przypomnieć trochę background, powiedzmy, przechodząc już bardziej w szczegóły. Moje podejście
na ogół do studiowania historii jest dość interdyscyplinarne. Próbuję używać jak najwięcej dostępnych materiałów, co ze sobą łączy właśnie archiwa. Miałam też przyjemność i ciekawość, żeby przeprowadzić badania terenowe na terenie, dlatego, żeby też samemu odpoznać i zgadnąć trochę więcej zrozumienia, które moglibyś, rzeczy, których moglibyśmy usłyszeć od osób, które ocalały, ale też przeczytać je we wspomnieniach osób niestety zabitych. Wtedy, kiedy po raz pierwszy zacząłem pracować nad Treblinką, nie było w sumie za bardzo dużo lokalnych prób, żeby twierdzić pewne zarzuty do sprawców niemieckich. Niby coś robiła Armia Czerwona, ale tak naprawdę międzynarodowych właśnych spraw i researchów za dużo nie było. Oczywiście próbowałam dostać jak najwięcej szczegółów o tym, co się stało przed tym, jak naziści zrównali obóz ziemią, więc chciałam dostać jak najwięcej twierdzeń albo też sprostowań na pewnym historiom, które słyszałam. Za pośrednictwem tego wszystkiego, tych wszystkich moich wypraw, ale też za pośrednictwem archiwów, rozmów z świadkami, map z różnych czasów, zdjęć satelitarnych i tak dalej, chciałabym uzbierać jak najwięcej materiału. Mi się wydawało dość szokującym o prawie publiki, był to ogrom dowodów i ogrom rzeczy, które rzeczywiście pozostały w ziemi, prawie że na powierzchni, które było bardzo łatwo odnaleźć. I właściwie, żeby te moje trenówki były jak najbardziej sukcesywne, wybierałam się, szukałam rzeczy manualnie, też robiłam bardzo dużo fotograficznych wypraw w terenie geofizycznych. Rzeczywiście pracowałam z wykopaliskami, te rzeczy, które znajdowałam. I że w 2013 rozumiem, sama mogłam już trochę pokopać w miejscu, gdzie myśleliśmy, znajdowały się komory gazowe. Nie tylko w sumie komory gazowe, też o tym Państwu powiem za chwilę. Też skupiałam się na terenie za pośrednictwem różnych wizualizacji oraz tego, co już jest dostępne w różnych muzeach na wystawach. To jest właściwie to, co mi się udało zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj na planie po prawej stronie, wywodząc się z moich odnaleźń, jest właściwie splanowany cały obóz na żółto. Tutaj były ograniczone tutaj miejsca, gdzie odbywały się właściwie egzekucje. Jeszcze do tego wrócę, bardziej szczegółowo, ale mówiąc o lokalizacji, też tutaj są na planie oznaczone kilka grobów masowych. Też pomimo tego, że tutaj jest pokazany obóz drugi, też miałam możliwość jeszcze popracować w obozie pierwszym, który był obozem pracy. Mówiąc o samym powstaniu, ono się odbyło 2 sierpnia roku 1943. Tak naprawdę więźniowie, jak wiemy,
prowadzili to powstanie przeciwko mniej więcej 150 strażnikom tego obozu. Ogrom oczywiście osób, powstańców zginęło podczas tego powstania. W sumie już od stycznia 1943 roku ludzie byli zabijani w Treblince II i w związku z tym już w sierpniu podstawowym celem tego powstania było wyniszczenie systemu zbrodniczego, który działał w obozie. Też próbowali powstańcy, przynajmniej mieli na myśli, żeby próbować uratować jak najwięcej ludzi, którzy mogliby być wysłani do komór gazowych oraz ewentualnie też pochować z szacunkiem osoby, które już zostały zagładzone. Oczywiście powstanie nie poszło tak, jak było zaplanowane. To się stało głównie przez wypadek, który się odbył bardzo, bardzo przed planowanym czasem powstania. Teoretycznie był informant, który był po stronie powstańców, który wyłudzał informacje od jednego ze strażników, aczkolwiek tego strażnika przełapano i stracono tuż przed wybuchem tego powstania. Dlatego, mimo że w sumie wiele powstańców, większość powstańców to byli mężczyźni, nie powiodło się im zniszczenie całej infrastruktury zakładniczej, która istniała w Treblince. Mimo że historia powstania w Treblince jest, powiedzmy, w miarę powszechnie znana, jest sporo też pisanych wydań o historycznych o tym powodzie. Kilka z nich możemy widzieć przed sobą. Aczkolwiek szczegółowe akcje powstańcze, które się odbywały mimo całości historii powstania, są już trochę mniej znane i trochę mniej omawiane. Właściwie jeden z przykładów, który sporo dość popracował w tym temacie, żeby pogłębić się w to jest Chad Gibbs, który miał możliwość zidentyfikować ponad 230 ocalałych, którzy nadali mu właściwie swoje wspomnienia. Mamy sporą ilość źródeł, a ja akurat właściwie się skupiam na topografii. Mimo skupienia się szczególnie na topografii, też niezmiennie ważne dla mnie są materiały, właściwie też pisane materiały, ale też nagrania, transkrypty nagrań z sądów i tak dalej. W momencie właściwie, kiedy planowałam tę prezentację, to się działo na umożliwieniu, żebyście zobaczyli zróżnicowaność i skomplikowaność tych źródeł, które używam. Oczywiście, że było wiele więcej prób powstań, ratowania potencjalnych zagładzonych, aniżeli my znamy o nich. Sporo osób ocaleli i mogli jednak nadać swoje wspomnienia i czasami one nie zgadzają się z tym, co już znamy. Jest to powodem do myślenia, że rzeczywiście tych prób było o wiele więcej. Zwłaszcza też dla mnie na przykład podczas moich badań ekskawacyjnych jest dla mnie bardzo ważne, żeby zostawić nietkniętymi jak najwięcej rzeczy, które mnie nie interesują, właściwie po to, żeby ewentualnie później udowodnić
rzeczy, o których może jeszcze nie znamy. Właśnie tutaj bym chciała jeszcze Wam pokazać topografię całego regionu, gdzie to się działo. Też dlaczego w sumie wybrano tą lokalizację na Treblinkę? Bo po pierwsze była możliwość transportowa, ale też była możliwość ukrycia tej lokalizacji w lesie, który, jak widzimy, tutaj wszędzie obok jest. Też z logistycznego punktu widzenia było bardzo ważne, że było to dość blisko do obozu pracy. Sama właśnie architektura obozu zagłady była taką, która by nie przypominała nic niezwykłego. To by w sumie nie budziło dużo pytań w ludziach, którzy mogliby nawet przypadkowo to widzieć spoza bram obozu. Jeśli chodzi o relacje tej architektury do obozu pracy, była ona w taki sposób zmodyfikowana, żeby przypominać jak najbardziej architekturę obozu pracy, żeby ludzie, którzy ewentualnie nawet by zakończyli niestety swoje życie w tym obozie zagłady, nie podejrzewali jakiejkolwiek różnicy pomiędzy budynkami, które znajdowały się na terenie obozu zagłady, bo były one aż na tyle podobne do budynków, które znajdowały się na terenie obozu pracy. Też widzicie tutaj po lewej stronie trochę bardziej taki sketch, taki narys, jak bardzo był oddzielony, przepraszam, obóz zagłady od możliwego widoku ze strony obozu pracy, tak żeby ludzie nie podejrzewali, gdzie odbywa się eksterminacja. Tutaj akurat na tym zdjęciu, na tym, przepraszam, modelu 3D widzimy właściwie, że przez to przejście malutkie po środku, gdzie znajduje się myszka, właściwie ludzie byli poruszani z jednej strony do drugiej do komory gazowej. Właściwie po to, żeby nie było widać, co się dzieje. Jak widzimy, ten budynek buduje wyjście, to jest nowsza komora gazowa, która była zbudowana właściwie, żeby było ciężej zrozumieć, co tam się dzieje. A tutaj akurat widzimy, że jest plan. Widzimy, że jest malutki tunel, malutkie przejście, które prowadzi do trzech różnych komór gazowych, ale też widzimy, że drzwi są malusieńkie. To jest właściwie po to, żeby tylko jedna osoba na raz mogła przejść oraz też, żeby osoby za tą osobą nie widzieli, co się dzieje. To też w sumie możemy potwierdzić albo też zniwelować za pomocą archeologii. Możemy rzeczywiście spróbować znaleźć i czasami też rzeczywiście zbadujemy ostatki tych budynków i możemy albo potwierdzić, albo sprostować podobne plany, podobne dokumenty. Chciałabym też z Państwem omówić różne działania i przykłady tego, w jaki sposób odbywała się niezgoda, że tym zdecydowało po stronie właściwie więźniów. Wiemy, że zdarzały się akty, nawet w sumie zabójstwa nazistowskich sprawców, żeby móc ewentualnie uciec i może nawet wrócić do Warszawy. Mamy dokumentalne potwierdzenie temu. Był ogrom przypadków, kiedy ludzie po prostu odmawiali współpracy, nie słuchali się strażników.
były to obu akty szkody, które były masowe, ale też na poziomie osobistym, pełnych osobistych, jednostkowych więźniów. Były to dość częste zdarzenia. Tu akurat chciałabym pokazać wam kilka państwu przykładów, jak ludzie pojedynczy próbowali uciec z tego wozu, albo też ewentualnie zadać szkody sprawcom. Ludzie uciekali i na piechotę, ale też próbowali uciec przez towarowe pociągi, uciekając przez Polskę dalej do Niemiec. Stamtąd jeszcze dalej. To się działo, zwłaszcza się to działo w początkowych fazach istnienia obozu, bo było to dość chaotyczne. Wtedy jeszcze wypracowywano model działania tak zwany wydajny. Właściwie jednym z przykładów osobistego przeciwdziałania strażnikom była historia Meyer Berliner z Warszawy, który zadźgał jednego z Untersturmführerów, czyli jednego z pracowników nazistowskich obozu. Też jest dość znana historia dziewczynki, która próbowała uciec, ale niestety została zastrzelona. Na poprzednim slajdzie mogliśmy widzieć właściwie pomnik. Oczywiście tak, były próby pojedyncze od pojedynczych osób, ale też były próby masowe rezystencji. Jedną z tych prób jest historia o całym pociągu, który próbował się wyrwać, czyli pasażerowie całego pociągu, którzy byli doprawiani do obozu, próbowali uciec. Była ogromna rezystencja do nazistów, ale też do ich ukraińskich kolaboracjonistów. Przy tym wszystkim niestety przez wszystkie osoby, które podjęły się tej niezgody i próby ucieczki, niestety zostali zabici. Był też przykład sytuacji, kiedy 7 mężczyzn próbowali wykopać tunel, który by prowadził za ogrodzenie, żeby móc ewentualnie uciec. Było też wiele prób innych, mniej nacelonych na ucieczkę działań, które by pokazywały ewidentnie więźniom obozu, że rezystencja prowadzi do pozytywnych dla więźniów skutków. Dla mnie, jeśli mówić o działaniach i o historiach, które ja badam, są dość ważne wspomnienia, są ogromnie ważne, jak bym powiedziała, bo to są kierunkowskazy do tego, gdzie dalej za pośrednictwem archeologii można szukać pełnych potwierdzeń tym historiom. Ale też jest spora ilość wspomnień, które są czymś większym niż tylko to. Na przykład wspomnienie Abrahama Krzypickiego. Jest to historia o sporej ilości, powiedzmy, poziomu tego, jak odbywała się niezgoda wśród więźniów. Udało mu się jednak uciec z obozu. On został świadkiem zabójstw masowych. To akurat było jego powodem do tego, żeby po pierwsze uciec, ale też, żeby to
jak najlepiej udokumentować i zemścić się za wszystkie działania nazistów. To właściwie, co on powiedział w swoich wspomnieniach, było, że jedna właściwa rzecz, właśnie którą on zrobił, to było, to nas prowadziło na dodatkowe znaleziska archeologiczne. On opisywał, że on czuł potrzebę w tym, żeby zobaczyć najgorszą część obozu, żeby właśnie zobaczyć, gdzie odbywały się zabójstwa, czyli komorę gazową. On chciał trafić do środka, zobaczyć, co faktycznie tam było. Udało mu się to, on napisał o tym w swoich wspomnieniach. On opisywał, że to wyglądało w sumie jak zwykły prysznic w bani. I on opisywał, że podłoga była wykrabowana, była wyłożona takimi płytkami pomarańczowymi, które bardzo mu się biły w pamięć. I właściwie wtedy, kiedy ja prowadziłam jedno ze swoich wykopalisk na terenie Treblinki, jak widzicie, miałam możliwość je odnaleźć. Jak tylko znaleźliśmy, bo po pierwsze, same wykopaliska robiliśmy tam, gdzie on opisywał to w swoich wspomnieniach. I właściwie znaleźliśmy te, jak widzicie tutaj na zdjęciu, i pomarańczowe, ale też żółte płytki. Więc dzięki jego wspomnieniom to znaleźliśmy i potwierdziliśmy, gdzie się znajdowały komory gazowe w Treblince. Oczywiście, nie tylko bazując na wspomnieniach, bo byłoby ciężko to zrobić, ale też dodaliśmy dodatkowe czynniki. Mimo tego, opis Szepickiego, który on dał w swoich wspomnieniach, był niezmiernie ważny dla w ogóle archeologii Treblinki. Bo nawet jak sobie popatrzymy na te płytki, całkiem możliwe jest to, że one miały na celu stymulować żydowską banię, żydowską mynię. I dzięki też temu możemy pomyśleć o tym i tak potwierdzić faktycznie historię o tym, że był to podstawowym celem tego podobieństwa, było akurat wprowadzić ludzi w błąd i wymusić ich myśleć, że wszystko jest w porządku aż do samego końca. Tutaj właśnie też chciałem pokazać, że bazując się na historiach ludzi, którzy albo ocalili przez ucieczkę, albo przez inne sposoby i ewentualnie historie do nas dotarli, mieliśmy możliwość znaleźć memoriał, obelisk pamiętny. Oni pisali, że on tam był, kiedy słuchaliśmy, czytaliśmy te wspomnienia w odniesieniu do tego obelisku, bo nam łatwiej zlokalizować, gdzie znajdowały się komory gazowe. Tak samo jak widzicie tu na zdjęciu, tam gdzie w tym momencie znałem już, dzięki wspomnieniom, ale też dzięki badaniom terenowym, geologicznym i topograficznym, mogliśmy zobaczyć, gdzie odbywało się pochowanie już tych osób, masowe pochowania osób, które już zostały zabite w komórce gazowej. I też, oczywiście nie będę wchodziła w wszystkie szczegóły możliwe, ale też wam chcę powiedzieć o tym, że mieliśmy możliwość odnaleźć sporo budynków, które miały wprost stosunek do ruchu rezystencji i ruchu oporu w środku obozu, właściwie dzięki wspomnieniom.
od jednego ekstremum do drugiego, jak na mnie jednym z największych fenomenów były właściwie te osobiste akty rezystencji i oporu. Mając dostęp do wspomnień, ludzie, którzy przybywali do Treblinki, oni musieli oddać swoje rzeczy osobiste. Były znaki wszędzie, gdzie było pisane, że ludzie muszą oddać swoje wszystkie pożytki, wszystkie swoje prywatne rzeczy. I gdyby ludzie się temu sprzeciwiali, czyli nie oddawaliby swoich nażytków własnych, to po prostu byliby zastrzeleni przez ukraińskich pracowników obozu. I tak, ludzie, którzy zostali ocaleni, czyje memuary mieliśmy do porównania, to tak, oni oczywiście byli tego świadomi. I kiedy prowadziliśmy prace i badania ekologiczne, nie znajdowaliśmy sporej ilości nabytków osobistych więźniów, aczkolwiek, jak widzicie tutaj na tym slajdzie, udało nam się znaleźć kilka wyrobów jubilerskich, które na pewno należały więźniom albo też ewentualnym zagładzonym. Też w pewnych wspomnieniach mieliśmy odniesienie do jakichś małych rzeczy, które na przykład nie były wyrobami jubilerskimi, do których po prostu ludzie mieli ogromny poziom przywiązania, właściwie jak ta rzecz u góry, która ewidentnie wyrobem jubilerskim nie jest. Mimo tego, że ludzie byli zagrożeni śmiercią, gdy oni nie oddali tego, nawet jakieś takie mniejsze rzeczy, które nie miała w sobie żadnej ceny monetarnej, tylko miałaby cenę sentymentalną, ludzie i tak, jak widzimy, te rzeczy próbowali przemycić razem ze sobą. To jak na mnie, to są właściwie jedne z pierwszych, najbardziej nieoczekiwanych, ale też jedne z najbardziej rozczulających rzeczy, które znaleźliśmy podczas swoich prac badawczych na terenie, zwłaszcza dookoła komór gazowych. Jest wiele takich przypadków, świadkowie ówczesnych zajść mówią i jak widzimy, nasze prace badawcze archeologiczne to potwierdzają. Też mamy potwierdzenia od ocalałych o tym, że były tak zwane podrzucone potwierdzenia pewnych rzeczy. Czyli nie znajdowały się tam oryginalnie, tylko zostały podsadzone, podrzucone później. Też przy tym wszystkim z pamiętników i z wspomnień ocalałych, oni sami w pewnych miejscach chowali, przykrywali ziemią czy czymś innym, czym mogli. Oni próbowali gdzieś zasadzić potwierdzenie swojego istnienia i potwierdzenie swojej obecności w obozie. Mimo mniejszej kremacji też udało się znaleźć to rzeczy osobiste, które znamy ze wspomnień osób, które ewidentnie niestety nie przeżyły. Też podczas wybuchu powstania ludzie myśleli o tym, że żeby zostawić jakiś ślad po sobie, żeby zostawić jakieś dowodnienie tego. Też w sumie od pracowników, więźniów, którzy pracowali z kremacją zagładzonych, czyli których wymuszano spalać ciała zagładzonych. Znamy też, że próbowali chować ciała, żeby szkielet ocalał, przynajmniej żeby było udowodnienie tych wszystkich
strasznych rzeczy, które się odbywały w Treblince. Niestety właśnie nie udało nam się znaleźć całych szkieletorów, aczkolwiek udało nam się znaleźć pewne ostanki ludzkie, które nie zostały ewentualnie wypalone do końca. Znajdowaliśmy je w różnych częściach obozu, ale na pewno możemy powiedzieć, że nie wszystkie ostanki zagładzonych zostały skremowane i jest jednak potwierdzenie materialne temu, że nie udało się nazistom przechować wszystkich okrucieństw. Też z sierpnia 1943 roku wiemy, że powiedzmy uzbrojenie przepraszam, nie uzbrojenie, tylko jednak uzbrojenie było jednym z bardzo ważnych, jedną z bardzo ważnych części powstania, że powstańcy potrzebowali czegoś. Tutaj akurat widzimy taką basztę na zdjęciu. Akurat tam Niemcy, naziści przechowywali swoją broń. Były próby w środku obozu, żeby właściwie kraść część tej broni, żeby sukcesywnie przeprowadzić powstanie. Była historia o 12 kluczach, które ewentualnie otwierały wszystkie drzwi do wszystkie do całej dostępnej broni. Oczywiście prawdopodobnie nie wiedzieli więźniowie o tym, jak w środku to wszystko wygląda. Były historie też o ukradzionych granatach z tej baszty, gdzie przechowywano całą broń, gdzie Niemcy przechowywali całą broń. Mamy temu też potwierdzenie, że udało się jednak niektórą broń stamtąd wydostać. Więźnie potrafili to zrobić i ewentualnie też ta broń była użyta podczas powstania. Jeśli też chodzi o moje badania geofizyczne, jak widzicie tutaj na zdjęciu po lewej, jest takie zagłębienie w ziemi, ale też jak widzicie na spektrum, gdzie teraz jest myszka, tu jest bardzo, bardzo dobrej jakości widać, że to zagłębienie jednak świadczy o pochówkach albo przepraszam, nie pochówka, tylko o tym, że ta część terenu była przegniecona przez dłuższy czas przez budowlę, przez budynek. Nie powinna by była stać tam długo. Dzięki właściwie tej też spektrogramie możemy potwierdzić, że akurat w tym miejscu stał ten skład z bronią, ten magazyn z bronią, który widzieliśmy na poprzednim zdjęciu. Jak mówię, mamy bardzo, bardzo dobre dowody na to, już archeologiczne, które wywodzą się akurat ze wspomnień, które znaleźliśmy, dziękując wspomnieniom ocalały. Są te rzeczy, które nie możemy archeologicznie potwierdzić, na przykład pracownie oraz garaże. One były spalone podczas powstania, więc nie możemy archeologicznie potwierdzić ich istnienie. Też z tego, co wiemy, plan zniszczenia komór gazowych nie powiódł się, aczkolwiek to się stało po prostu, że podczas już przeprowadzenia samego powstania trzeba było zmieniać właściwy początkowy plan, żeby ono było jak najbardziej sukcesywne i żeby dobić się przynajmniej jakiegoś sukcesu. Wiem, że już mi się kończy czas i mówię dużo, dużo różnych rzeczy ciekawych.
Ale chciałbym jeszcze wam powiedzieć o jednej rzeczy, czyli o obozie pracowniczym. Jak widzimy tutaj na zdjęciu u lewego dolnego rogu, to jest właściwie lokalizacja obozu pracowniczego. Aczkolwiek wracając do rezystencji i do oporu, to jest też dość ważne dla nas. Jak widzimy, obóz pracowniczy był dość blisko do karieru, ale też do pierwszego cmentarza Treblinki, gdzie odbywała się pierwsza egzekucja. A już jak widzimy, sam drugi obóz zagłady był już trochę dalej. W sumie ze wszystkich książek, ze wszystkich prac, które pisałam, pisałam sporo o strasznych okrucieństwach, aczkolwiek ważne było też, że w środku obozu pracowniczego był cel znalezienia tego jakiegoś, powiedzmy, ukrytego miejsca, które było ciężko zobaczyć dla więźniów tego obozu. Celem było znaleźć jakieś miejsce dla egzekucji w środku Treblinki 1. Tu właściwie też na planie mamy wskazane, gdzie to teoretycznie się odbywało. Chciałbym przypomnieć, że Żydzi pochodzą z różnych krajów, też Romowie, którzy ewentualnie byli w Treblince, oni byli rozsiedlani po różnych sprawach. Oni nie mieszkali wszyscy razem, bo także pewna architektura opresji też funkcjonowała tutaj w Treblince 1. W tym sensie. No, to oczywiście temat na inną rozmowę. Jedna ważna rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna dla obozu pracowniczego, to jest to, że pewne rzeczy, które tutaj umieściłem, w sumie tak ciężko są związane z rezystencją, aczkolwiek tu jest przykład dynamiki relacji pomiędzy Treblinką 1 a Treblinką 2. Kiedy Treblinka 2, obóz zagłady już był budowany, i jedna z osób, która była odpowiedzialna za budowę tego, przymierzyli się do najbliższej miejscowości z swoimi wymogami, które mieszkańcy tej miejscowości mieli spełnić. Trafili do przywódcy Judenratu. Oczywiście przywódca Judenratu odmówił tego. Osoba, która była odpowiedzialna za konstrukcję i za zbudowanie Treblinki 2, wracając, trafiła do kierownictwa Treblinki 1, do zespołów oficerów, po prostu opowiedział o odmowie głowy Judenratu do spełnienia tych wymogów wpisanych. Osoba odpowiedzialna za wybudowanie tego obozu Treblinka 2, obozu zagłady, w sumie w szoku od tego, jak przewodniczący Judenratu mógł mu w ogóle odmówić. I to jest też fajna historyjka o tym, o czym chciało powiedzieć. Znamy, że sporo ludzi z prawników, widzimy też Mogiła Wachmana tutaj, było dość sporo zabójstw. Też ktoś o nazwisku Wronko, prawdopodobnie Ukrainiec pochodzenia, miał tutaj swoją mogiłę, był zabity przez więźnia żydowskiego, który uderzył łopatą. Jedna właściwie z rzeczy, które odnaleźliśmy podczas wykopalisk, kiedy szukaliśmy mogiły Wronka, no i w ogóle Wachmanów, to
było to, że znaleźliśmy 7 różnych pochówków w tym samym miejscu. No i właściwie później nam się udało znaleźć, że to są osoby z miejscowości Trawniki, które też pracowały dla obozu. Wiemy oczywiście, że nie wszyscy naziści pracujący w obozie, ci, którzy umarli, nie wszyscy ze spania umarli z rąk więźniów, ale tu akurat widzimy dość spory dowód na to, że niektórzy rzeczywiście spotkali się z rezystencją i zostali zabici przez więźniów. Jedno też ważne wspomnienie, które mamy z obozu pracy, jest to wspomnienie Mieczysława Chocka, było to wspomnienie o tym, że ciągłe czuli woń. Ciągle czuli woń spalanych ciał. Nawet nie zapach, że był to tyle mocny zapach, że było to jako woń. Widzieli pewne transporty, które wyładowywały się w obozie zagład już i podejrzenie akurat tego, że Treblinka 2 była obozem już eksterminacyjnym, czyli zagłady, nie obozem pracowniczym. Właściwie znajdujemy tutaj we wspomnieniach Mieczysława Chocka. Też pracownicy SS-mani, którzy stali na straży obozu zagłady, oni też rozumieli, że ale też strażnicy obozu pracy, oni rozumieli, że kiedy więźniowie byli mniej niepodatni, mniej przeciwstawiając się strażnikom codziennych rzeczy. Oni zaczęli już powoli rozumieć, że rzeczywiście planują się jakieś akcje, planują się jakieś działania rezystencyjne. Już tutaj we wspomnieniach Mieczysława Chocka czytamy o próbach pewnej kooperacji pomiędzy więźniami Treblinki 1 a Treblinki 2, żeby zorganizować pomiędzy dwoma obozami takie zorganizowane, jednoczesne powstanie. I właściwie znajdujemy też dowody na to. Co mi się wydaje niesamowite w tej opowieści, w tych wspomnieniach. Their food packages and financial aid, which I just think is incredible, to, że, given the situation that the była możliwość był kontakt pomiędzy dwoma osobami, obozu, gdzie dostęp do lepszego jedzenia i powszechny dostęp do jedzenia mieli ochotę, powiedzmy, podzielić się z tymi po drugiej stronie, którzy po prostu do tego dostępu nie mieli. Mimo tego, że jakby wiemy, że to nie było jakieś jedzenie najlepsze albo jakoś szczególnie przydatne, bo oczywiście brakowało wszystkim, ale nawet mimo tego próbowali w pewien sposób podzielić. Więźniowie Treblinki 1 też w sumie trochę byli przyjemnie zaskoczeni tym, że więźniowie Treblinki 2 planowali pewnego rodzaju powstanie i to też dało im na szlanku, żeby po swojej stronie, powiedzmy tak, komitet zaczął planować pewnego rodzaju też powstanie w Treblinki 1. To się udało pewnym więźniom Treblinki 1, ale jak wiem, w 1945 roku obóz pracy został zlikwidowany.
Jeszcze wiele, wiele rzeczy chciałbym powiedzieć o zrobieniu tej obozie pracy, ale kończąc, bardzo bym chciała zakończyć na tym, że była pewna inspiracja, która nasycała więźni w obu obozach. Cała ta właśnie chęć do rezystencji to było właśnie to, że jedni planują, inni planują. W sumie chciałabym ale jeszcze krótko, kiedy panie się odbyło w sierpniu, 19 sierpnia 1943, była sytuacja, że więźniowie Treblinki 1, którzy byli uwięzieni w obozie pracowniczym, oni też chcieli dołączyć do postępu. Wiedzieli, że pociąg z nimi będzie mijał Treblinkę 2 o szarpie 45 i też właściwie oni chcieli samoistnie. Bardzo, bardzo wiele do powiedzenia. Jak zawsze pomysł za dużo. Jak bym to powiedziała do tego, co sobie odrobinę. Stało nam się znaleźć dowody, setki dokumentów, które opowiadają nam o różnych aktach rezystencji i opowiedzieliśmy. I co chciałam właśnie Państwu pokazać, to, że nie tylko, że demonstrując nie tylko wspomnienie i numery, ale też inne źródła możemy udowodnić na rzeczy działy, na przykład właściwie ta kombinacja, połączenie tego, co Treblinki 1, też od Treblinki 2, jest sporo powodów, przynajmniej moje stronie do tego, żeby kontynuować te badania, zwłaszcza w kierunku udowodnień rezystencji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Caroline. Wiem, tak, nigdy nie jest już czasu, żeby opowiedzieć o wszystkim, ale bardzo, bardzo dziękuję, Caroline, za to, że próbowałaś umieścić tak dużo ciekawych, różnorodnych informacji o Treblince. Też jest niesamowicie widzieć, z jakim zachwytem o tym opowiadasz, jako osoba, która sporo czytała, studiowała Treblince, że jednak miałaś możliwość prowadzić swoje badania dalej. Sporo osób mnie pyta o swoich książkach, o twoich publikacjach, więc bardzo mi przyjemnie też od ciebie słuchać twoją perspektywę tego, co jest trochę różna prezentacja, odróżnia się od tego, co my zwykle słyszymy. Bardzo ciekawe rzeczy o wykopaliskach, ogółem o archeologii, ale jeszcze w połączeniu z wspomnieniami ocalałych oraz głosów. Dziękuję ci bardzo. Okej, to proszę, zostańcie jeszcze z nami. Mimo tego, że już sporo tutaj pogadaliśmy, jeszcze chciałabym też zaprezentować wirtualną wycieczkę. Mówię tutaj o moim koledze Jaronie Suru, który przez ostatnie 8 lat pracował w rozwoju różnorodnych platform edukacyjnych związanych z upamiętnieniem i Uniwersytetem Muzealnym. Katalogizacja, warsztaty online, który i wiele innych ciekawych różnych rzeczy. Jaron kontynuuje zachęcać ludzi do nauki, do dialogu i do dalszych badań w życiu ludzi poprzez Holokaustu. Jaron jest bardzo zajętym człowiekiem, ale bardzo się cieszę, że miał możliwość do nas dołączyć. I Jaronie, przekazuję słowo Ciebie. Nadine, dzięki Ci ogromnie. Też chciałbym powiedzieć, że
Ja jestem też bardzo wzruszony dzięki Museum of Airline. Mimo tego, że ja sam sporo studiuję więcej uczestniczę w tym, to mówi te, żeby zobaczyć inną perspektywę, ale też pewne rzeczy, których tak naprawdę nigdy nie wiedziałeś. Niesamowite mieć możliwość też nauczyć się czegoś nowego w dziedzinie, którą przynajmniej myślałeś, że sobie przestudiowałeś od A do Z. A tak naprawdę, co ja chciałem zrobić z Państwem, ja bym chciał parę minut jeszcze zabrać Państwa na tour wirtualny po jednym z budynków, które znajdowały się na terenie Treblinki. Zobaczyć Państwu unikalny model. Zobaczycie Państwo niesamowity model, o którym też już budynku, o którym Caroline mówiła kilka razy podczas swojej prezentacji. Otóż zajrzmy. Okay, just a second. Let's make this clean. Sekundka. Tutaj sobie wyczyścimy. Dobrze. So the Hall of Camps is a course hala obozów to jest jedna z głównych wystaw w naszym muzeum. Jak widzicie, żeby trafić na tę wystawę, trzeba zejść w dół. To jest metafora do tego, że to są na tyle ciężkie rzeczy, że trzeba zejść jak najdalej w dół, jak najgłębiej w dół, żeby przynajmniej przybliżyć się do atmosfery i do lepszego zrozumienia tego, co się działo. Pierwsza wielka rzecz, którą zobaczycie, kiedy traficie na wystawę, to będzie ten model. To jest model Treblinki, stworzona przez Jakuba Gernika. Stworzył ten model w latach 50. na prośbę fundatora i początkodawcy kibucu oraz muzeum też. Myślę, że ten model jest unikatowy, dlatego że Szulca był jednym z niewielu więźniów Treblinki 1, bo on mógł spacerować w pewien sposób po obozie, bo on był stolarzem. On był stolarzem, on pracował z drewnem i też przełożył się do budowy baraku. Dzięki temu akurat on mógł odtworzyć w pamięci na podstawie, zaraz Państwu pokażę, na podstawie planu, który on stworzył już w Warszawie po tym, jak już nie był w Treblince. Stworzył to w Warszawie lata po. Chciałbym też Państwu zaraz pokazać. Wygląda coś, co wyskoczyło. Właśnie to jest to, co ja chciałem Państwu przeczytać. To są kilka słów, które jako wiernik napisał w swojej książce Rok Treblince. Kiedyś to wszystko już się skończy i zło zostanie wymazane. Nastanie dzień i na ruinach miast dusze wybudują nowe budynki. Dzieci będą znowu narodzone i dzieci będą stawiły się na zewnątrz. Życie będzie się kontynuowało, dlatego że to jest, jak świat musi działać. Słońce zejdzie i wszystko będzie kwitło znowu. Nikt nie będzie pamiętał. To jest straszne, że przez same myśli, że nikt nie będzie pamiętał. Ale jeszcze gorsze, jeszcze bardziej straszne jest to, że nikt nie uwierzy. Boję się same myśli o tym, że my, niektórzy, którzy przeżyliśmy ten terror, możemy być uważani po prostu za chorych psychicznie, jeśli opowiemy naszą historię taką, jaka ona jest. Lata miną, ale my będziemy pamiętali, jako wiernik. Ten model to jest coś unikatowego, bo próbuje nadać nam pamięć o miejscu, które już nie istnieje. Nie istnieje już Treblinki.
Jest oczywiście historyczna miejscowość, gdzie, jak już od Karolin wiemy, znajduje się wiele wspomnień i udowodnień na te wspomnienia, ale jest ten model stworzony przez Wynika, który był w obrazie przez cały rok, między 42 i 43. Więc czym jest ten obóz, jak patrzymy na model? Mamy kolej, która tutaj nadaje taką podpowiedź, że odjeżdża od głównych torów, ale tak faktycznie tor tutaj w ogóle nigdzie nie idzie. Dalej tor się kończy. Kilkaset metrów po końcu ogrodzenia. Ofiary będą tutaj, gdzie pokazuję myszką. Tak, Karolin powiedziała, baraki tutaj są, gdzie ja teraz pokazuję. Oni będą rozebrani. I tutaj, stąd, do ta straszna droga do nowych komór gazowych. Tutaj dalej są starsze komory. I te właśnie są nowe komory, gdzie są 5 pokoi po prawej, 5 po lewej, 10 pokoi w sumie, które są komorami gazowymi. Tutaj też widzimy, że są wykopane tutaj miejsca, gdzie później wyrzucono zmarłe ciała. A po drugiej stronie obozu, jak widzimy, tutaj są baraki, gdzie żyli więźniowie, gdzie żyli ukraińscy strażnicy, gdzie SS-mani pracowali, gdzie mieli swoje magazyny. Jak patrzymy na to wszystko, na ten cały model, po pierwsze, to jest mały obóz, relatywnie mały. Gdybyśmy na przykład stworzyli model Birkenau czy Majdanka, to ten model był używający cały pokój. Treblinka nie jest większa od pola do piłki nożnej. I nie ma dużo tutaj też baraków dla więźniów, bo większość ludzi, którzy tutaj są w tym pociągu, nie przeżyją ewentualnie więcej niż kilka godzin. Wiem, że nie mam dużo czasu, ale Medin, chcę mi przyznać, czy tutaj jeszcze coś bym mógł bardziej szczegółowo powiedzieć, czy już nie mamy czasu. Ronie, proszę, oczywiście opowiadaj. Chcielibyśmy też zrobić jeszcze sesję taką z pytaniami. No, jeśli nie zdążymy, no to po prostu spiszemy Państwa pytania i zaadresujemy je później. Sam fakt tego, że tu jesteś, dałem świetną, żeby się nauczyć, więc opowiadaj. Otóż wracając do miejsca, gdzie więźniowie przybywali oryginalnie. Tutaj widzimy baraki. W tych barakach okazywały się ich prywatne rzeczy. Było w prezentacji Karolin. Trochę inaczej wygląda tutaj na modelu. To były jedne z najładniejszych budynków, bo po pierwsze były pierwsze wybudowane, a po drugie to jest to, że to ludzie widzieli, kiedy przybywali. Tutaj dalej ten mniejszy budyneczek to jest taki mały szpitalik polowy. Nawet na nim był narysowany krzyż czerwony. Starsi, chorzy, tamci, którzy nie czuli się dobrze, będąc jeszcze w pociągu, albo nawet tamci, którzy nie mogli tak szybko iść, oni byli brani tutaj na bok. Wtedy, kiedy wszyscy już byli do komór gazowych, i wprowadzano tutaj do tego szpitalika, quasi szpitalika, i zabijali ich tam. Jak widzicie tu po drugiej stronie, odwrócę,
że to jest, że z tyłu tego malutkiego baraku, tego szpitalika, tu jest też właśnie wykopalisko, tam zostaną pochowane ich szczątki. I oni faktycznie wtedy, jak wszyscy dopiero już jeszcze będą szli do komór gazowych, oni już zostaną zabici. Oni byli zwykle z przybyłych pierwszymi ofiarami. To mnie jeszcze chcę pokazać, jest to, że Treblinka tak jest, jak widzicie, podzielona na dwie części. Zaraz zmienię rakurs i pokażę Państwu. Że widzicie, że jest ta część, gdzie widać, że w środku samego obozu jest też ogrodzenie. To jest właśnie część, która oddziela część eksterminacyjną versus część po lewej, która tam więźniowie, SS-mani, strażnicy, więźniowie z tej części obozu nie trafiali do części eksterminacyjnej, a tam ci, którzy byli Sonderkommando, tam ci, którzy więźniowie, którzy byli zmuszani operować komorami gazowymi, oni się nie widzieli pomiędzy sobą. Ich całe życie, czy to pranie, czy to jedzenie, wszystko się działo też osobno. Więc informacja z jednej części nie trafiała do innej części, vice versa. Ocaleni z Obiboru, z tego co wiemy, Belzec, Sobibor, Treblinka, z tego programu wiemy. Podobnie też to wyglądało w Sobiborze. To jest raczej nagranie, ale no, może nie było aż tak odtworzenie dobrze zrobione, ale tu właśnie, jak mówię, pokazuję, jak obóz jest podzielony na dwie części. Ten obóz istniał przez rok, trochę więcej niż rok. W trakcie tego było jedno właśnie z pytań, które widziałem. Ile osób było zakładzonych w Treblince? Nie ma stałej liczby. Bardziej formalna liczba. Zobaczymy, Karlin, to jest 870 tysięcy. Ja słyszałem o 900 tysiącach. Też są teorie, które mówią o ponad milionie, 1 100 000. Są różne poglądy. Teraz nie możemy się połączyć na jednym. Bardziej formalna liczba, jak mówię, Karolin może skomentować. Z tego, co ja znam, to jest 870 tysięcy ofiar, które zostały zakładane. Okay, so I think that at least from this dobrze. Point of view, z tej perspektywy to będzie wystarczające. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym modelu, to jest to, że nasze muzeum, muszę powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych eksponatów, które mamy w naszym artefaktu. Wyobraźcie sobie, że powstało w naszym muzeum na 60 lat i wiele, wiele naszych młodszych odwiedzających nadaje im to trochę zrozumienie, jak mógł działać taki obóz. Wiele z nich są w szoku, na ile mały był ten obóz. Słyszeli dużo o Treblince, a się okazuje, że jest taki mały. Jeśli chodzi o przywrócenie pamięci, przywrócenie pamięci wszystkich tych ludzi, którzy ocaleli, oni wierzą dalej w życie i ich życiem teraz jest opowieść tej historii, nawet jeśli nikt nie uwierzy, to jest opowieść historii. I to mi się wydaje, też dobrze opisuje całą rezystencję przez Holokaust i w latach też po Holokauście. Robić wbrew wszystkim. Jeronie. Albo przepraszam, Jeronie. Jeronie.
Czy jeszcze część książki, którą wytrzymałeś? Bardzo króciutka rzecz jeszcze, którą chciałbym powiedzieć. Ważna rzecz związana z tym modelem, przynajmniej z moich badań, właśnie ekipa Demieniuka, oni nawet byli później w tym muzeum, oni zobaczyli ten model, potwierdzili, że rzeczywiście tak, to w taki sposób to wyglądało, potwierdzili, że to odtworzenie było dobre, jeśli chodzi o studia. Ważność tego artefaktu w naszym muzeum. Tak naprawdę nawet ten model chcieli zabrać do Jerozolimy. Zrobili dwa duże zdjęcia. Nawet częściowo to było użyte podczas osądzenia Eichmanna. Chciałbym też podziękować w imieniu wszystkich naszym prelegentom. Było dla nas bardzo ważne mieć właśnie trzy różne perspektywy. Dlatego też tak nazwaliśmy nasz program. Dzięki temu, że mamy coś do porównania. Dzięki za waszą wiedzę. Dziękuję za na tyle intrygującą prezentację waszych researchów na ten temat. Ludzie się dziwią, że dlaczego tak się zachwycamy miejscem, w którym odbyło się tyle zagłady, tyle zabójstw, tyle strasznych rzeczy. Ale właśnie, pamiętamy też o rezystencji, pamiętamy też o niepokorze, pamiętamy o potwierdzeniach, o wierze ludzi, którzy przeżyli albo niektórzy nie przeżyli w to, że nastanie lepsze. Widzimy te wszystkie potwierdzenie w modelu wiernika, wierzymy, że widzimy to, że wykopali, które prezentował Armin. Dziękuję wszystkim tym, którzy doczekali się końca, którzy byli z nami do końca, ci, którzy też się odłączyli gdzieś w środku, też bardzo wam dziękujemy, już tego nie usłyszycie chyba. Przypominam też o naszym końcowym programie 9 lutego. Wszyscy dostaniecie zaproszenie. W ogóle wszyscy w naszej bazie danych dostaniecie zaproszenie. Bardzo chcę podziękować Tali Jakubowi za to, że umożliwiliście to. Proszę, piszcie pytania wasze na czacie. Odeślemy wszystkim naszym prelegentom dzisiejszym. Prosimy o przynajmniej jakąś króciutką odpowiedź. Jeśli patrzyliście w ogóle na czat, byli tutaj ludzie, którzy pisali o swoim spokrewnieniu z osobami z niektórych z historii, o których opowiadała nam Caroline. Więc mieliśmy super dzisiaj wszystkich was obserwujących. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Chcę wszystkim powiedzieć szalom i do zobaczenia za kilka tygodni na kolejnej części, na kolejnym programie.